jednostki, czyli Cezarów, tak, którzy w pewnym momencie zaczęli się wynosić ponad innych i twierdzić, że są bogami, miała zademonstrować, że proszę bardzo, Bogo jest prawdziwy syn Boga, który jest Bogiem wcielonym tutaj na ziemi. I on nawet w sensie pewnego ruchu, że tak powiem, strategicznego i swojej taktyki, będzie prosił o ciemności, a nie przeciwko ciału, że tym drugim posłużę, ale w ramach tej swojej strategii i taktyki jest w tym znacznie potężniejszym niż któryś. Teraz zabudziłem do tej nieszczęsnej szkoły w Marta, który później tędy jeździł. I rzeczywiście, no tu można byłoby dyskutować na temat tej teorii, czy rzeczywiście Markowi akurat... To jest ta szkoła Marta, aż tak po drugiej stronie. Nie wiem, ale później jeździłem tam pod miejscem do pracy. Trochę Marek Jezusa skontrastował, to był Jan Chrzciciel, tylko po to, żeby pokazać, że ten potężny człowiek sam o sobie powiedział, że Jezusowi nie jest godzien nawet przed nim się pochylić i rozwiązać mu rzędek usadała. Niemniej, jeżeli to niekoniecznie jasno z tekstu by wynikało, że Marek jakiś taki zamysł miał, to rzeczywiście pokazał Jezusa jako człowieka, który idzie pewną drogą, dokonuje duchowego podboju. Jak najogólniej rzecz ujmując, do połowa tej Ewangelii, pierwszych 8 rozdziałów, najogólniej rzecz ujmując, pierwszych 8 rozdziałów to jest Jezusowe podbijanie Galilei i tak niektórzy dzielą całą tę Ewangelię. Jezus pierwsza połowa pierwszych 8 rozdziałów podbija Galileę, potem 8 kolejnych rozdziałów, czyli od 9 do 16, Jezus rusza na Judeę, żeby podbić Jerozolimę. I ostatecznie tam rzeczywiście rusza i zwycięża. Ale znowu, to byłoby pewne uogólnienie, bo nawet i w tym planie Jezus, jak zauważycie, nie rozpoczyna swojej działalności w Galilei, ale w miejscu, które się tak brzydko wyrażę, tranzytowym, w pewnym sensie neutralnym, cała ta Ewangelia się zaczyna i Jezus najpierw się pojawia dokładnie tam, gdzie Marek twierdzi, że Jan Chrzciciel się pojawił, tak? A zatem taki jest właściwie rzecz ujmując plan tej Ewangelii. Pojawienie się Jana Chrzciciela i potem w tym samym miejscu pojawienie się Jezusa. Wystąpienie Jana Chrzciciela mamy opisane w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale, 4 i 5 werset. Jan chrzcił na pustyni i prosił chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. I przychodziła do niego cała kraina judzka i mieszkańcy Jerozolimy i wszyscy byli chrzczeni przez niego w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Niektórzy mają trochę problem ze zrozumieniem, gdzie w końcu ten Jan Chrzciciel działał, bo z jednej strony jest napisane, że działał na pustyni, a z drugiej strony, no przecież piaskiem nie chrzcił, tylko chrzcił ludzi dosyć poważnie w tym miejscu, zwłaszcza gdzie chrzcił wyglądającej rzece Jordan. Jak ktoś raz był w Izraelu, wie o tym, jak nie, to można łatwo sprawdzić dzisiaj na mapach, zdjęciach satelitarnych. Ten region wygląda naprawdę przedziwnie, ponieważ i od strony Jordanii, i od strony Izraela to jest pustynia, tak? Po prostu taka pustynia skalisto-piaszczysta, którą przecina bardzo wąziutki, żyzny obszar wyznaczony właśnie przez rzekę Jordan, która jest dość tam, zwłaszcza w niektórych miejscach, szeroko rozlana. Ewangelia Jana nam podsuwa wskazówkę, to jest pierwszy rozdział, jak sobie otworzycie, pierwszy rozdział, 28 werset, wskazuje na miejscowość, o którą dzisiaj wielu się kłóci. Mianowicie, Jan powiada, że to jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, 28 werset, jeszcze raz powtarzam, działo się to w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. Za Jordanem oznacza, z tamtej strony Jordanu, no bo ja myślę w Jordanie, nie za Jordanem, tak? Za 200 metrów, w rondzie trzeci zjazd. A zatem z punktu widzenia Jerozolimy, ja myślę z drugiej strony Jordanu, nie od strony judzkiej, ale od strony... Tam jest całość napisana.